Iwo Jima i amerykańska piechota morska zalegająca pod ogniem Japończyków. Jednym ze sposobów wsparcia amerykańskich żołnierzy w takiej sytuacji były te pojazdy. Amerykanie nazywali je rocket trucks, czyli po prostu ciężarówkami z rakietami. Wspierały Marines podczas walk o Mariany, a później towarzyszyły im na Filipinach, Iwo Jimie i Okinawie. Takich wyrzutni używała amerykańska marynarka wojenna do ostrzału plaż z pokładów okrętów, bezpośrednio przed lądowaniem desantu. Marines postanowili je wykorzystać do walki na lądzie. Wyrzutnie zamontowali na ważącej około 2,5 tony niewielkiej ciężarówce International M2-4 z napędem na 4 koła i dużym prześwitem. Pojazd przewoził 36 13-kilogramowych rakiet kalibru 4,5 cala, czyli 110 mm, które można było wystrzeliwać na odległość kilometra.